Coś tam się dzieje, naprawdę. Kto jeszcze tam nie trafił, niech tam się wybiera jak najszybciej. No nic dziwnego, że i gospodarz miasta musiał się udać do Legnickiego Parku na pierwszą legnicką galę Disco Polo. A jak jest tam prezydent Legnicy, to Agata Rojewska na pewno go zapyta: panie prezydencie, kiedy wreszcie będzie się lepiej jeździło w Legnicy? Panie prezydencie, tak. Takie pytanie ze studia niezwiązane póki co z imprezą, kiedy będzie się lepiej jeździło po Legnicy? Ja myślę, że to kwestia jest tylko czasu, jak tylko skończą pracę na tych naszych drogach. Ja wiem, że to jest uciążliwe i też tak całkiem poważnie podchodzą do tego. No po prostu ma być to zrobione raz za dobrze, żeby nie wracać do ponownie tych praw, żeby później jakieś usterki występowały i żeby nie można było całego systemu odebrać ITS-u, bo to jest naszym nadrzędnym celem, żeby to było zrobione raz za porządnie. Także proszę o taką cierpliwość wszystkich mieszkańców i gości naszego miasta, bo po prostu wymaga tego sytuacja. Dzisiaj może rzeczywiście nieco trudniej się jeździć po Legnicy, nic dziwnego. Od wczoraj tutaj w Legnicy goście z całego regionu, wystarczy spojrzeć na rejestrację, i Lubin, i Kamienna Góra, i Bolesławiec, i długo by tutaj wymieniać. No chyba ta pierwsza gala Disco Polo w Legnicy już na stałe się wpisze w kalendarz. No skoro pierwsza, to myślę, że będą kolejne, bo skoro mówimy, czy się mówi, że jest pierwsza, no to naturalną koleją rzeczy powinny być następne. Ja mógłbym też zapytać Radio Plus, czy się włączy i będziemy wspólnie to organizować z Legnickim Centrum Kultury, bo to jest nasze wspólne przedsięwzięcie. A patrząc na frekwencję i to, co pani powiedziała, że mamy tutaj dowody na to, że to jest impreza, którą żyje cały Dolny Śląsk, to myślę, że warto. Warto po to, żeby przyjechali tutaj, spędzili czas, a przecież byli gośćmi naszego miasta, a zawsze na pewno dobra opinia też o naszym mieście pójdzie, bez względu na to, jak kto na to patrzy. W tym momencie Legnica staje się tą takim magnesem, który przyciąga mieszkańców całego Dolnego Śląska, tym bardziej, że w wielu innych rejonach są też ciekawe imprezy, nie będę ich tutaj przytaczał, ale okazuje się, że wybrali Legnicę i to mnie bardzo cieszy. Bardzo nas to cieszy, że Legnicki Park ożył, że tyle się dzieje, mnóstwo ludzi, bo to widać, mnóstwo ludzi bawiących się, spacerujących, czyli co, wracamy z imprezami do Legnickiego Parku? No zawsze park był tym centrum życia takiego towarzyskiego i chcemy, żeby tak się stało i tak było i na pewno tego rodzaju imprezy sprzyjają temu i nigdy nie uciekał od tego, by organizować imprezy tutaj w parku, z tym, że są imprezy, których skala przerasta możliwości tego miejsca, są też i są organizowane w innych miejscach i tak też trzeba powiedzieć, że chcemy tymi imprezami obdzielać całe miasto, w cudzysłowie obdzielać, bo tu chodzi o to, żeby po prostu we wszystkich zakątkach miasta te imprezy były organizowane, bo chcemy też, by mieszkańcy tych poszczególnych części miasta czuli się, że są tą integralną częścią Legnicy i temu to służy, ale niewątpliwie park jest tym takim centralnym miejscem, gdzie te imprezy się odbywają. Szereg, bo nie tylko takie jak dzisiaj kulturalne, czy rozrywkowe, ale i sportowe, rekreacyjne, także to jest naturalna rzecz, że ten park historycznie i dzisiaj jest tym centrum i będzie na pewno centrum życia. Panie prezydencie, kolejna gala chyba już obowiązkowo na Legnickim lotnisku, bo tu po prostu w parku się nie mieścimy. No to widzi pani, no to jest znowu jakby nawiązanie do wcześniejszego pani pytania, czy wracamy do parku. Oczywiście tak, ale jak same pani zauważyły, skala przedsięwzięcia jest z uwagi na liczbę odwiedzających to miejsce i uczestników imprezy powoduje, że trzeba szukać większych przestrzeni i w tym wypadku niewykluczone, że będzie trzeba rozważyć lokalizację takiej imprezy właśnie w takiej przestrzeni jak lotnisko, czy jakaś inna, równie dobra, dostępna. To już pozostawiam inwencję państwu. Legnica pokazała, że potrafi się bawić. Bawimy się dziś tutaj do późnych godzin nocnych i dziękujemy za tę wspólną zabawę. No ja dziękuję państwu, że mogliśmy tą imprezę wspólnie zrobić. Ja dziękuję też i wszystkim tym, którzy przyszli, bo przecież ta impreza nie miałaby sensu i nie byłaby takim dobrym, czy wyjątkowym wydarzeniem społecznym, poza tym, że jest wydarzeniem na pewno w wymiarze tym kulturalnym, jakbyśmy na to nie do tego tematu nie podchodzili, bo jak kogoś się pyta, to czy słucha Disco Polo, to wszyscy w większości mówią nie, ale jak przyjdziemy do parku, popatrzymy dzisiaj tutaj, to daje kłam temu, co gdzieś tam się w przestrzeni publicznej dzieje. Zresztą każda dziedzina muzyki ma swoich odbiorców
i trzeba się cieszyć, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać z miłośnikami muzyki disco polo, innym razem popu, czy muzyki poważnej, czy muzyki operowej, tak, czy operetkowej, jak mieliśmy ostatnio okazję na imieninach ulicy. Także tutaj właśnie to dowodzi, że Legnica jest takim miastem, gdzie wydarzenia kulturalne są dedykowane do wszystkich odbiorców, że każdy znalazł sobie coś miłego, przyjemnego dla ucha i przede wszystkim dla spędzenia czasu, i to mnie bardzo cieszy, bo takie imprezy integrują mieszkańców i wokół takich imprez też budujemy pewną taką więź społeczną i z tego należy się cieszyć, że Legniczanie tu są, a do tego jeszcze przyjeżdżają goście do naszego miasta i to jest wspaniałe. I tutaj właśnie na Was czekamy w Legnickim Parku, bo pierwsza gala, Legnicka gala Disco Polo trwa w najlepsze. Ze sceny Pobij się zszedł zespół Awangardę. Teraz są rozrywani po prostu przez fanów, rozdają tutaj autografy, ale to tak naprawdę dopiero początek naszej gali, bo przed nami jeszcze klasik i afterparty. Radio Plus, zawsze w rytmie.